Ania, wrócisz z jakimś podcastem? Wrócę. Czyli wszyscy podcasterzy klimatyczni powinni już, no, właśnie, trochę się stresować. Anna Pięta powraca niedługo i ogłosiła to w Zielonym Podcaście. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Anna Pięta, aktywistka klimatyczna, kobieta rakieta, koordynatorka kampanii Pytamy o Zielone. Dzień dobry, dawno się nie słyszeliśmy, bardzo się cieszę, że cię widzę. No, temat trudny, bo będziemy rozmawiać o wyborach. Przed nami trójbój, właściwie trwa trójbój, a może i czworobój wyborczy. Za nami wybory parlamentarne na jesieni ubiegłego roku, teraz wybory samorządowe, po nich wybory europejskie. Mam nadzieję, to moja cicha nadzieja, że będzie można zagłosować w tych wyborach na Annę Piętę. Mam nadzieję, że znajdzie się dla niej miejsce na jakiejś liście Zielonych albo Lewicy w Warszawie albo w Poznaniu, no zobaczymy. Tak naprawdę Ania mogłabyś też chyba startować w tych ostatnich wyborach, czyli wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Nie piję tutaj do twojego wieku, ale są tam ograniczenia wiekowe, wydaje mi się, że już je spełniasz. Ja już zdecydowanie spełniam te warunki, natomiast myślę, że to jeszcze daleka droga. Plus nie zazdroszczę kandydatom, którzy będą w tym prezydenckim wyścigu brać udział. Tak, ale skupmy się na wyborach samorządowych teraz. Pytacie o Zielone, to jest koalicja wielu organizacji samorządowych. O co dokładnie pytacie i do czego nakłaniacie wyborców w tych wyborach? Tak, pytamy o wszystko, tak naprawdę o wszystko, co leży w kompetencjach samorządów. Wydawałoby się, że niewiele, ale tak naprawdę jak wejdziecie na naszą stronę, jak słuchacze i słuchaczki twojego podcastu wejdą na naszą stronę, pytamy o zielone.org, przepraszam, to dowiedzą się, że bardzo wiele tematów związanych ze środowiskiem i w ich okolicy zależy właśnie od samorządów. I tak, jest to, tak jak powiedziałaś, taka kolektywna akcja obywatelska przede wszystkim. Nie jest skierowana do osób, które kandydują, ale do obywateli i obywatelek, którzy mieszkają w Polsce i dla których te tematy zielone, środowiskowe są po prostu ważne. A z tych raportów po wyborach parlamentarnych wynika, że są bardzo ważne, że ludzie mają dosyć takiej inercji i takiego braku działania w kierunku, wiesz, lepszej jakości powietrza, łączą też coraz bardziej te kropki, widzą, że alergie, na które zapadają ich dzieci, czy jakieś oddechowe różne powikłania są bardzo związane z tym, jakiej jakości powietrza mamy wokół. Zresztą wiemy, że przodujemy w Europie, jeśli chodzi o jedną z najgorszych jakości powietrza, a taki Bełchatów wytwarza prawie tyle emisji, co cała gospodarka Portugalii, no więc jest co robić w tym kraju. I o ile Bełchatów może nie leży w kompetencji samorządu, o tyle bardzo wiele rzeczy, ustaw o strefach czystego powietrza, ustaw antysmogowych, ale też takie różne narzędzia jak prawo ochrony środowiska, program ochrony powietrza i tutaj w ramach tego sejmiki, które mogą podejmować takie uchwały antysmogowe, jest bardzo, bardzo dużo kompetencji, oczywiście rozumiem przeciążonych już samorządów, ale też generalnie z drugiej strony robiących czasami wiele niepotrzebnych rzeczy, więc chodzi o to, żeby w ramach tej akcji obywatelskiej ludzie pytali o kluczowe dla nich rzeczy, dostali te narzędzia i tam jest tych narzędzi ogrom, a zrzuciły się, że tak powiem, swoją wiedzą i swoimi specjalistami na te narzędzia, zrzuciło się 10 organizacji pozarządowych, które wspierają to albo merytorycznie, albo finansowo, albo jeszcze jakoś inaczej i też to konsorcjum nasze, czy to porozumienie jest dosyć szerokie, ponieważ mamy tutaj i katolików dla klimatu, i Fundację Wspomagania Wsi, czyli zupełnie inne zasięgi, inni odbiorcy tych organizacji, ale mamy też koalicję klimatyczną, mamy stocznię, mamy jako realizatora programu FRSI, mamy PAF, mamy, kogo jeszcze mamy? Mamy Rodziców dla Klimatu, ale też wczoraj był webinar Lasów i Obywateli o tym, jak chronić lasy też w tych swoich lokalnych społecznościach. Więc bardzo dużo wiedzy, ale też jakby wiedzy tak pokazanej, tak przedstawionej, że nie trzeba być żadnym ekspertem, żadną ekspertką, żeby z niej korzystać. I pytamy właśnie o bardzo różne rzeczy z trzech zakresów, czyli woda i zieleń, powietrze i odpady.
w każdej gminie, powiecie, mieście, wsi. I tak naprawdę takim celem tego programu, czy może targetem, mówiąc po polsku, były głównie mniejsze miejscowości, bo w tych większych już jest bardzo często jest sporo aktywistów, sporo jakichś takich zaangażowanych ruchów, które już się tymi tematami bardziej interesują i bardziej naciskają na zmiany. Natomiast naszym takim głównym celem były miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Oczywiście na ile się udało do tych osób dotrzeć, to się okaże, ale tak to było stargetowane, dlatego też przykłady, które mamy w naszym przewodniku, o którym jeszcze pewnie zaraz powiem, są właśnie też tych mniejszych miejscowości głównie. Zaraz cię zapytam o ten przewodnik, ale zainteresowało mnie coś innego, bo powiedziałeś, że po wyborach parlamentarnych można było zauważyć, że klimat jest ważny, tak, ale z kolei patrząc na protesty rolników, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, to widać, że ta zielona polityka klimatyczna na poziomie europejskim spotyka się jednak z dużym oporem i to grupy dość głośne. Jednocześnie prawica, no szczególnie w Polsce, ale nie tylko w Polsce, czy partie bardzo populistyczne, one pokazują to zieloną politykę, Zielony Ład jako przykład złych zachowań Unii Europejskiej i coś, z czym powinniśmy walczyć. Więc z jednej strony mamy rzeczywiście badania, które pokazują, że dla obywateli i obywatelek te tematy są ważne, a z drugiej strony mamy protesty i mamy polityków, którzy zbijają kapitał polityczny, mówiąc nam o tym, że trzeba z tym walczyć, że to jest coś przeciwko człowiekowi, a nie dla człowieka. To jest co prawda absurdalne, no ale to się dzieje i to do ludzi też dociera. Może już nie za pośrednictwem telewizji polskiej w Polsce, czy Polskiego Radia w Polsce, całe szczęście, no bo media publiczne stają się znów publiczne, powoli, powoli i w bólach, ale tak się dzieje. No ale jednak jest dużo prawicowego kontentu, mówiąc dalej po nowopolsku, w którym te treści się pojawiają. Wiesz co, to jest w ogóle super ważne, co powiedziałeś, bardzo kluczowe, myślę również też nie bez znaczenia dla tych wyborów, tych i Europy, a może bardziej europejskich, bo ja mam jak zwykle jedną refleksję, ona do mnie powraca już nie pierwszy raz w moich działaniach, to znaczy tego chaosu komunikacyjnego i tego, że my nie potrafimy, myślę, że już niezależnie od kraju, ze sobą rozmawiać i przez dezinformację po prostu rzeczywiście zbijają na tym kapitał osoby, które robią to w bardzo cyniczny sposób. W Polsce na czele protestu rolników stał pan od futer, więc dobrze wiemy, już pomijam te antyukraińskie wszystkie transparenty i żeby Putin nas tutaj nagle uratował, ja bardzo dziękuję, postoję. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby zrozumieć w ogóle Zielony Ład, albo może nie zrozumieć, żeby uniknąć tego chaosu, to rzeczywiście to, co mogę powiedzieć i myślę, że jest jakimś błędem Unii Europejskiej i tych dziesiątek tysięcy komisarzy i parlamentarzystów, którzy tam pracują, a którzy nie wykonali swojej roboty, to jest brak edukacji w tym kierunku, takiej bardzo sensownej, którą my akurat tutaj staramy się w tym naszym małym programie przeprowadzić, dostępnej dla ludzi, bardzo zrozumiałej, bo dzisiaj w Zielonym Ładzie w każdym kraju rolnicy walczą o zupełnie coś innego. A to o pomidory z Maroko w Hiszpanii, a to o bydło w Holandii, a to o, nie wiem, starzejących się rolników we Francji. Jakby nie ma komu przejąć też tych gospodarstw dzisiaj, więc to jest pomieszanie z poplątaniem, a skrajna prawica i putinowskie trole zbijają na tym kompletnie inny kapitał, wkładając w to kij i mówiąc, że Zielony Ład jest przeciwko rolnikom. Nie ma, to jest totalna nieprawda. Ja polecam posłuchać tego, co robi koalicja i mówi Koalicja Żywa Ziemia i Justyna Zwolińska na ten temat. Na, moim zdaniem naprawdę ultra, największa, jedna z największych ekspertek w tym kraju od tych tematów rolniczych, która też mówi o tej edukacji, ale przede wszystkim mówi o tym, że absolutnie Zielony Ład nie jest przeciwko rolnikom ani przeciwko ludziom, wręcz przeciwnie. No i tutaj chodzi o to, żeby gdzieś to połączyć, żeby pokazać ludziom, że to jest dla nich i również dla rolników, którzy są bardziej proekologiczni, a jest pewnie będzie uciążliwe dla dużych lobbystów, lobbystów i dużych po prostu takich bardziej powiedziałabym fabryk rolniczych niż gospodarstw rolnych. No ale oczywiście też musimy pamiętać o tym, że Unia Europejska też popełniła pewne błędy w przeszłości, każąc rolnikom dostosować swoje uprawy do innych zupełnie wymogów, nie wiem, wycinać drzewa, bo rzucały cień, a teraz im mówią, że jednak bioróżnorodność i więcej drzew. Więc wiesz, więc też jakby trzeba tu być bardzo sprawiedliwym i oddać też tym rolnikom
dużo racji, natomiast bardziej rolnikom niż osobom, które chcą tutaj zbić zupełnie inny kapitał i przejąć część, docelowo przejąć część miejsc w Europarlamencie. To mnie przeraża i dlatego po prostu, i teraz to co mówimy, ty mówisz o tym Zielonym Ładzie, a my mówimy z drugiej strony w tych małych ojczyznach, w tych lokalnych wyborach, jak ważne są te tematy zielone. Jak widać po raportach oczywiście, że ta frekwencja w tych wyborach samorządowych absolutnie nie będzie, nie będzie pewnie, nawet się nie zbliży do tych parlamentarnych. Natomiast chodzi bardziej o to, że ludzie też mają już i wiedzą to, że jakby ta pierwsza walka z autorytarną władzą w Polsce poszła, udało się, więc moim zdaniem te wybory samorządowe nie powinny być już o tym, że za wszelką cenę odsuwamy PiS od władzy, tylko trochę bardziej patrzymy szczegółowo na to, co się wydarzyło dobrego dotychczasowo w tych naszych małych społecznościach i co możemy zrobić i kogo chcemy wybrać, żeby nam te zmiany przeprowadzić. I rzeczywiście w tych takich raportach powyborczych czuć jakiś taki marazm i czuć też takie zmęczenie już tylko tą grą polityczną, i przeciąganiem się z jednej strony z bardziej, nie wiem, centralno-lewicowej na bardziej prawicowo-centralną, whatever, a więcej takiej chęci czuć i słychać w tych raportach w ludziach, żeby rzeczywiście zmieniały się rzeczy najbliżej nich, czyli w tej koszulce najbliżej ciała. No i po to jest też ten nasz program, czyli pytamy o zielone. Powiedziałeś wcześniej, że dajecie ludziom narzędzia, żeby pytać, to opowiedz trochę o poradniku, proszę, gdzie go znaleźć i co w nim można znaleźć. Dobra, więc na tej stronie pytamyozielone.org jest zakładka co możesz zrobić i tam jest takich 6 rzeczy, które można zrobić, czasem bardziej prostych, czasem bardziej skomplikowanych, czyli możesz napisać post, może możesz napisać do lokalnej gazety artykuł, może możesz stworzyć jakąś petycję i tam znajdziesz wszystkie wzory takich działań, również od naszych koalicjantów, po to, żeby wiedzieć, jak to zrobić dobrze, nawet jak napisać dobrze post, po to, żeby on trafił do szerszego grona odbiorców, jak zmobilizować innych tym, że ty się tym interesujesz, jak napisać właśnie tą petycję, czy list otwarty w ramach na przykład tego, że nie wiem, jest jakaś zanieczyszczona rzeka, a może, że odbiór odpadów jest za drogi w twojej gminie, albo że czekacie na strefę czystego powietrza i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bardzo dużo takich rozwiązań na tej stronie. Wszystko to można ściągnąć, są zarówno wzory, jak i takie formatki do tego, żeby napisać swoją własną petycję, ale to, co jest moim zdaniem najważniejsze i to, z czego jestem szczególnie dumna, to ten przewodnik, który udało nam się złożyć. On ma prawie 40 parę stron, ale nie przerażajcie się, jest naprawdę łatwo, przystępnie i przejrzyście napisany i tutaj wszystkie nasze te koalicyjne organizacje na to pracowały i zweryfikowały też te treści i przy każdym pytaniu o powietrze, o zieleń, o wodę, jest przykład sukcesu jakiegoś, jak to się udało gdzieś w Polsce. To znaczy, na przykład jeżeli mamy odpady, no to mamy przykład przedprzoka tak zwanego, czy przedprzoku, czyli takiego miejsca, to jest akurat chyba w Skawinie, w którym najpierw sprawdza się te rzeczy, czy one się rzeczywiście nadają już do przoku i można je zutylizować, czy przerobić, czy jeszcze można je naprawić i puścić dalej. Na przykład taka mała rzecz, albo ekodoradcy w gminie, do których można przyjść i poradzić się, jak na przykład albo obciąć swój ślad węglowy, albo jak sobie założyć panele fotowoltaiczne, albo nie wiem, zrobić coś jeszcze innego, co jest bardziej przyjazne nam i środowisku. Więc tych rozwiązań jest absolutny ogrom, od Izabelina po Gdynię, w mniejsze i większe miejscowości, tak jak powiedziałam. I tam też są linki do każdego takiego rozwiązania, że można zobaczyć, że to się udało. I dzięki temu, tam jest też ze 30 różnych pytań z każdego tego obszaru. I dzięki temu, jeżeli pójdziecie do gminy, czy pójdziecie na takie spotkanie, czy zorganizujecie debatę z tymi kandydatami, co już uważam już większym stopniem zainteresowania, zaangażowania, ale być może komuś będzie się chciało, macie gotowe odpowiedzi i też nie dacie się wtedy zbyć jakimś programem, czy jakimiś okrągłymi słowami o tym, że no nasza gmina ma program tam zrównoważenia, ale jaki, co konkretnie w nim jest, co dla nas z tego wynika, też kto za to płaci, albo jeżeli wam gmina powie, że nie ma na to funduszy,
to my też mamy udostępnione webinary na Facebooku i one wszystkie będą dostępne, już otwarte, bo wcześniej były dla zamkniętej grupy, ale będą wszystkie udostępnione dla absolutnie każdego, kto chce mieć do tego dostęp i się tym interesuje. I tam na jednym z webinarów pani Iwona Wagner, która jest jakąś wybitną specjalistką w ogóle od różnych programów, opowiadała też o tym, jak można skorzystać z unijnych programów, jeżeli mówi wam na przykład samorząd, że się nie da, z programu LIFE i wielu, wielu innych, które tam wymieniła. Czyli tak naprawdę my was chcemy przygotować, was, czyli ludzi, którzy tego na przykład słuchają twojego podcastu, ale każdego obywatela, obywatelkę, do tego, żeby mogła sama jak najwięcej zrobić, albo z innymi obywatelami, obywatelkami. To nie jest o spychaniu, moim zdaniem, też znowu odpowiedzialności na nas tylko i wyłącznie, ale bardziej o takiej partycypacyjnej po prostu demokracji jednak i tak jak mamy, wiecie, wiesz, po prostu nie panele obywatelskie, tylko budżety obywatelskie, gdzie tam ten mikroprocent budżetu jest przeznaczony i wszyscy po prostu siedzą i dywagują, czy karmiki dla ptaków, czy coś. No jakby spoko, fajnie, ale wiem, że to jest trochę plasterek na większy problem. Mm-hmm. Tutaj tak naprawdę możemy mieć dzięki temu, że się wcześniej zaangażujemy na wcześniejszym etapie, czy wybierzemy tych ludzi, którzy myślą bardziej dla nas, dla tego środowiska, bo wiedzą, że człowiek to też jest część środowiska i że to jest wszystko powiązane, to na wcześniejszym etapie możemy już mieć wpływ na to, co w ogóle w takim budżecie będzie i jak ten budżet będzie wyglądał w przyszłości i ile on będzie miał procent rzeczywiście tych naszych wspólnych podatków. Więc trochę moim zdaniem to jest coś takiego, co jeszcze wcześniej mogłoby działać. I teraz my to dajemy przed wyborami, ale generalnie nawet po tych wyborach, pamiętajmy, że są też dwie tury, 7 i 21 kwietnia, więc jeżeli nawet ktoś teraz sobie tam nie zajrzy, to jeszcze ma szansę do końca tego kwietnia, ale tak naprawdę ma szansę jeszcze po wyborach, bo to są rzeczy, które nawet jeżeli już wybierzecie ludzi, niekoniecznie tych, których byście tam chcieli widzieć, bo będzie więcej na nich głosów, albo nie wiem, frekwencja rzeczywiście będzie niska, to potem, nawet po tych wyborach, możecie wziąć ten przewodnik, wszystko to prześledzić i pójść i powiedzieć, kurde, a w Izabelinie się udało, a dlaczego u nas nie, proszę mi powiedzieć. Ja chcę po prostu to samo, chcę kompostowniki, chcę parki kieszonkowe, chcę, nie wiem, chcę jakiś plan na podtopienia, suszę, ale też retencji wody, no mnóstwo jest tam tych przykładów, które można wykorzystać. Mamy też, już dokończę, tylko mamy też drugi przewodnik rodziców dla klimatu z kolei, o zielonych placówkach edukacyjnych, zielonych szkołach i tam jest to rodzice dla klimatu, głównie mamy dla klimatu, ale nie tylko, zrobiły bardziej postulaty po prostu takiej zielonej szkoły, o bardziej zrównoważonych zielonych posiłkach, o niemarnowaniu jedzenia, o takim zielonym, o bezpieczeństwie też wokół szkoły, ale też o w ogóle takim zielonym otoczeniu szkoły. No i też ten przewodnik pokazuje, ile tak naprawdę w kompetencji samorządów leży, ile one mogą zrobić i z jednej strony one są pewnie tym przeciążone, ale z drugiej strony robią też wiele niepotrzebnych rzeczy i być może należałoby bardziej posłuchać tego, co chcą ludzie i po to jest też nasza akcja. A dlaczego kampania nazywa się Pytamy o Zielone, a nie Pytamy o Klimat? Mhm. To jest dobre pytanie, więc wiesz, to też była duża dyskusja nad tym, no, czy pytamy domyślam się, a jeszcze zdradzę słuchaczom, że zaczynaliśmy to nagranie dwa razy, bo na początku się przejęzyczyłem i powiedziałem, że jesteś koordynatorką komunikacji kampanii Pytamy o Klimat, a nie o Zielone. Jakoś tak mi się naturalnie to nasunęło. Wiesz co, pytamy o klimat. Klimat jest strasznie ogólny. Jest bardzo, bardzo, wiesz, no można też pytać o klimat, nie wiem, klimat, czy jest fajny w ogóle, nie wiem, klimat na imprezie. No wiesz, można też pytać o zielone i to też jest mylące. To prawda, może być to inne zielone, ale wiesz co, ale tak, no klimat jest też takim, myślę, słowem, wytrychem, które jest bardzo ogólne i bardzo szerokie i nie każdy do końca rozumie, co w tym klimacie się mieści. Już pomijam, że cały czas mylimy klimat z pogodą, ale to nie o tym, to bardziej o tym, że no wiesz, że po prostu wydaje mi się, że klimat kojarzy się znowu z aktywistami klimatycznymi tylko i wyłącznie, z czymś, z jakimiś specjalistami, którzy są od tego klimatu i tam siedzą, mierzą, czytają te prognozy pogody, może trochę po prostu na nas krzyczą, że ten klimat się ociepla, ale w sumie to tego nie widzimy, o co chodzi. A zielone, mimo tego, że znowu może się kojarzyć też z używkami, które powinny być już dawno zalegalizowane. Świetnie, że to powiedziałaś, dziękuję, podpisuję się.
Tak, jakby tak. Należy to w końcu wprowadzić i mieć z głowy. Zamiast alkoholu na pewno lepiej. W każdym razie, że to zielone, no to jest coś, co jest dużo bliżej nas. Coś, co jest dużo bardziej namacalne. No jest też takie nośne, oczywiście też dużo łatwiej w komunikacji to ograć, bo można było powiedzieć, że pytamy o środowisko. No ale słowo środowisko niespecjalnie się dobrze wymawia i jest troszeczkę za długie. Ale tak, ale chodzi o te zielone rzeczy wokół nas, o eko też trochę głupio, bo to też już się mocno zużyło, odkąd mamy plastikowe ekotorby, to mało, albo ekogroszek, to mało to znaczy. Jest też taką naklejką na dropsy, a chodziło o to, żeby też zielone jest ważne, bo dla ludzi bardzo ważna stała się zieleń po czasie pandemii. Bardzo ważne stały się drzewa, parki, to żeby wyjść z domu i gdzieś odpocząć. Ważne stały się lasy. No więc to zielone jest dla mnie symbolem po prostu czegoś też no, zdrowego po prostu i tego, czego najbardziej do życia potrzebujemy, a co tak trudno nam w tej codziennej wiesz, gonitwie i tym oddzieleniu w budynkach ze szkła i stali zrozumieć, nie? Że jednak żyjemy dosyć mocno od tej natury oddzieleni, a bardzo od niej zależymy. Ja jestem jednak wyznawczynią mocno teorii głębokiej ekologii i jest mi to bardzo bliskie, mimo tego, że oczywiście korzystam ze wszystkich jakości i zdobyczy technologicznych, no to jednak zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, z tej ziemi, do tej ziemi wrócimy i jesteśmy częścią tej ziemi. W związku z czym tak, no po prostu ma to na nas ogromny wpływ i też w tym programie teraz robimy taką serię też filmików, do których zachęcamy również być może twoich słuchaczy i słuchaczki, żeby się nagrywali, no bo też te filmiki się lepiej niosą niż jakieś posty, ale oczywiście posta też jak najbardziej można napisać. Ten próg wejścia do dołączenia do tej akcji jest naprawdę niziutki. Jak już wejdziecie na naszą stronę, zobaczycie, co można zrobić. I nie trzeba się już też rejestrować, bo na początku robiliśmy rejestrację po to, żeby mieć taką grupę bardziej, żeby ją w ogóle zmapować. Na mapie można znaleźć już 300 osób w całej Polsce, które dołączyły do tej akcji. Natomiast tak naprawdę absolutnie wszystkie te źródła są kompletnie otwarte, wszystkie materiały są otwarte, nawet logo, księga znaku, z którego możecie skorzystać. W Canwie pliki, gdzie można sobie zaprojektować swoją grafikę i gdzieś zrobić posta, ale zachęcamy też do robienia tych filmików, gdzie pytamy o zielone, gdzie pytamy bardzo konkretne osoby o zielone zmiany, czyli ja nie wiem, może mogę zapytać kandydatów na prezydenta i kandydatkę na prezydentkę Warszawy, której szczególnie kibicuję, o jakieś zielone zmiany, o to, co planuje w Warszawie, ale może to być też jakaś ogólna bardzo taka odezwa do innych, słuchajcie, jak będziecie przy tych urnach 7 kwietnia, to pamiętajcie o środowisku i wcześniej sobie sprawdźcie, bo już można sprawdzić na stronie PKW listy tych kandydatów i kandydatek i myślę, że też w najbliższej tej okolicy trochę wiemy, kto w naszej dzielnicy czy w naszej gminie kandyduje, przynajmniej na te, bo będziemy mieli 3 albo 4 karty, więc tam jest i sejmik i na radnych i na prezydentów, burmistrzów, wójtów, więc trochę tego jest, no ale powiedzmy, że te najbardziej nawet takie wyraziste stanowiska, które są najbardziej, że tak powiem, elektryzujące, to przynajmniej tam sprawdźmy wcześniej, na kogo głosujemy i czy ci ludzie biorą pod uwagę takie rzeczy jak czyste powietrze, nie wiem, nielegalne spalarnie, zanieczyszczone lasy, no to wszystko, co naprawdę nas bardzo dotyczy i co do nas wraca, mimo tego, że sobie nie do końca może z tego zdajemy sprawę. Ania, chciałem Cię namówić do zdjęcia na chwilę kapelusza koordynatorki kampanii Pytamy o Zielone, ale zauważyłem już, że nie muszę Cię o tego namawiać, skoro wspomniałeś o kandydatce, której szczególnie kibicujesz w wyborach prezydenckich w Warszawie. Ale chciałem Cię zapytać, czy zauważyłeś, jak się jakoś zmieniły na przestrzeni ostatnich 5 lat, czyli od ostatnich wyborów samorządowych, te programy, z którymi idą kandydaci, jak też zmieniają się nasze miasta. To widać chociażby po liczbie sadzonych drzew, nie tylko przed wyborami, ale szczególnie też przed wyborami, przy okazji rewitalizacji ulic i placów. No i są oczywiście też pewne perełki w tych programach. Słyszałem o kandydacie, który obiecał w swojej miejscowości otwarcie pierwszego Starbucksa. To akurat tak na jakiejś... To mnie by nie przekonał, sorry. No właśnie, ale to właśnie to niekoniecznie o zielone chodziło, chociaż tam też zielone w logo, w logotypie, ale to na jakiejś innej kanwie wymyślone. Ale tak patrząc na te programy w dużych miastach szczególnie, no bo tutaj żyjemy, tutaj jesteśmy. Jak to się zmienia? Mm-hmm.
Wiesz co, jakbym powiedziała, że się nie zmienia, to bym naprawdę mocno skłamała i też nie pójdę w taką narrację, o Jezu, jest beznadziejnie, w ogóle strzelmy sobie w łeb i wyprowadźmy się na Bali. Nie, absolutnie nie. Zwłaszcza, że myślę, że każdy z nas jakby pomieszkał trochę i nie mówię teraz o Barcelonie, jakichś takich przykładach najbardziej postępowych miast, które wiesz, latają jako takie totalne wzory w internecie, że a tutaj Barcelona zrobiła to czy tamto, a Paryż to coś tam 15-minutowe miasto. Dzisiaj oglądałam świetną rolkę o tym właśnie, że się jaramy 15-minutowym Amsterdamem czy Paryżem, a czy byliśmy w Pleszewie na przykład, które jest bardzo, bardzo dużo postępowo różnych fajnych rzeczy i odbudowy mieszkań po właśnie jakieś ekologiczne rozwiązania tam się dzieją. Myślę, że rzeczywiście mniejsze miasta i mniejsze ośrodki trochę lepiej sobie radzą z tą transformacją taką w kierunku bardziej zielonym. I teraz to jest ciekawe, bo z jednej strony można by powiedzieć, że być może ludzie tam się trochę mniej tym interesują niż w dużych miastach, ale jest więcej jakichś takich samorządowców, samorządowczyń, którzy już mają o tym więcej pojęcia i być może, nie wiem, to jest tylko moja intuicja, trochę łatwiej jest te zmiany wprowadzić, jak nie masz 17 dzielnic z 15 po prostu jeszcze radami osiedla w środku, a tutaj po prostu jakoś wydaje mi się, że w tych mniejszych ośrodkach, tak jak z małym stateczkiem, jakby duży statek czy prom jak Titanic ciężko nawrócić, a małe żaglóweczki jednak po prostu, to jest moja ulubiona metafora do takich zmian, jednak trochę łatwiej zmienić im kierunek i z tego co widzę i z tego też co mamy w naszym przewodniku, tych zmian jest jednak więcej, albo może one też wtedy bardziej są spektakularne, no bo jak masz miasto 30, 40, 50 tysięczne, to lepiej to widać, że wiesz, zrobisz dwa fajne parki i nie wiem, i kompostowniki miejskie i właśnie jakieś i posadzisz ekodoradcę, niż w takiej Warszawie, gdzie znowu każda dzielnica miałaby mieć takiego ekodoradcę. Oczywiście przed wyborami możemy zobaczyć w Warszawie jest tych działań nagle dużo, dużo więcej i wszyscy spieszą tutaj urzędnicy, żeby dopiąć pewne rzeczy przed 7 kwietnia. Natomiast szkoda, że tyle się nie działo przez ostatnie lata. Więc ja odpowiem tak trochę, wiesz, wymijająco, nie wiem jak ty to widzisz, ale widzę, z drugiej strony, wiesz, mamy taki Kraków, który na całe szczęście po prostu koleś, który rządził tym miastem tyle co Putin Rosją, już po prostu nie zostanie wybrany po raz kolejny, więc tutaj też chyba jest mocny kandydat taki bardzo prozielony, który może go zastąpić, bez nazwisk, ale z tego co wiem, to tam się wysuwa na prowadzenie. No i Kraków, który był już tak dojechany jakością powietrza, musiał wprowadzić bardzo wiele zmian i też gdzieś tam, mimo tego, że jest też bardzo trudnym ośrodkiem, no przoduje w tych zmianach, powiedzmy, jeśli chodzi o duże miasta, no ale to też dlatego, że już tam po prostu rak w powietrzu wisiał, jeśli chodzi o nawet nie przenosi dosłownie, jeśli chodzi o jakość powietrza, więc i ilość parków, które Kraków wprowadził, ale też ustawy, czy tam strefy czystego powietrza, ustawy antysmogowe i te oczyszczacze powietrza, no jakby bardzo, bardzo dużo tam się zadziało, więc no ten punkt wyjścia dla nich przez to, że tam stało to powietrze totalnie, był dramatyczny, a nie wiem, miejscowości nadmorskie może nie muszą aż tyle znowu działać, ale też coś robią. No ja też mam swoją kandydatkę, jeśli chodzi o Gdynię, której bardzo kibicuję, która mogłaby odświeżyć to miasto. Zresztą również absolwentka programu Dziewczyny do Polityki. Też bardzo, bardzo będę kibicować kobietom w tych wyborach, ponieważ znowu jest ich zdecydowanie za mało w stosunku do tego, ile nas jest w społeczeństwie, ale są takie miejsca, gdzie kobiety zadbały o inne kobiety i mają porządne miejsca nawet na jedynkach, tam gdzie ja jeszcze nie wiem, czy będę głosować w Warszawie na moją wybraną kandydatkę, czy być może w Płocku, moim rodzinnym mieście, również na moją bardzo, bardzo taką wyszukaną i sprawdzoną kandydatkę, ale na pewno będę się starała głosować na kobiety, to trochę jakby, to tutaj Krzysiu, to trochę mój po prostu never ending story, czyli zapytajmy Anię Piętę o po prostu słonia, a ona nawiąże do kobiet, więc tak, więc tutaj jakby też to jest dla mnie bardzo ważne, no ale
jak pytasz o te duże miasta, to tak, myślę, że te zmiany są, bo muszą być wszędzie, ale więcej ich widzę w mniejszych miastach. We Włocławku sporo się dzieje, też Włocławek ma szansę na fajnego, nowego prezydenta, natomiast w tych większych ośrodkach ja tutaj widzę dużo więcej dobrych zmian wyciśniętych czy naciśniętych przez aktywistów albo osób, które kandydują do rad osiedli i rad dzielnic, którzy właśnie wychodzą z różnych ruchów aktywistycznych i też mają swoich kandydatów czy swoją kandydatkę właśnie na prezydentkę w Warszawie, więc ja tutaj upatruję bardzo dużych zmian i dużej szansy na zmiany w takiej Warszawie na przykład i też w końcu na złamanie tego takiego monolitu jednak powiem to Platformy Obywatelskiej, ponieważ w tych dzielnicach na przykład w Warszawie, gdzie to jest wymieszane, gdzie jest większy dialog, gdzie jest więcej i Lewica i Polska 2050 jest dużo lepiej niż tam, gdzie jest monolit i gdzie po prostu decyduje się autorytarnie jednopartyjnie, bo taka platforma ma większość. Jakby dosyć, jakby bioróżnorodności potrzebujemy wszędzie i nawet jeżeli dzisiaj na tym szczeblu koalicyjnym to drży w posadach, to uważam, może nie w posadach, ale trochę gdzieś tam chybocze, to mimo wszystko uważam, że jest to dużo lepsze niż gdyby jedna z tych partii miała bezwzględną władzę, bo jesteśmy po 8 takich latach i chyba dobrze widzimy, co się złego w związku z tym wydarzyło. Po prostu władza potrafi odwalić, niezależnie od tego, jak na początku deklarujesz, jak progresywne poglądy niby masz. Więc tak, Aniu. Koniec, mam już skończyć, mam zrobić stop. Nie, po prostu musimy już powoli kończyć, ale dobra. Ponieważ pytałem cię przed samym nagraniem, czy wracasz ze swoim podcastem, można powiedzieć, że już wróciłaś ze swoim podcastem, właśnie tą rozmową zdążyłem zadać może 3, maksymalnie 4 pytania w ciągu ostatnich 30 minut. Jeżeli mogę się tylko podzielić swoją mikrorefleksją na koniec, to co mnie martwi, szczególnie w dużych miastach, to, że niestety prawica wykorzystuje te tematy zielone, o tym też rozmawialiśmy na samym początku rozmowy, i blokuje i próbuje budować opozycję swoją na tym, że o nie, musisz mieć swój samochód, to jest twoja tożsamość i niech ci nikt nie mówi, że autem nie wjedziesz do centrum miasta. I to mnie bardzo martwi, że niestety jakoś ta zielona, konserwatywna prawica nie kiełkuje, ale to nie jest problem tylko Polski, to jest problem na całym świecie, tylko niestety jest ta polaryzacja i niestety ona jest także wokół tematów zielonych. Niestety tak, tutaj Krzysiu, bardzo się z tobą zgadzam. No znowu, włączmy myślenie i nie patrzmy bezkrytycznie na takie argumenty. Czyli jeżeli ktoś ci obiecuje 2 SUVy, grilla i to naprawdę no, to nie jest już możliwe, a nawet jeżeli to obiecuje, to zapytaj, to pogrzeb trochę tam podrap, jaki ma w tym swój osobisty interes, bo może się okazać, że jest sprzeczny z twoim i to bardzo, w bardzo znacznym stopniu. Ale tak, to uważajmy po prostu na te takie obietnice, które brzmią too good. Jeżeli coś brzmi too good to be true, to znaczy, że jest too good to be true. Anna Pięta, aktywistka klimatyczna, koordynatorka, aktualnie koordynatorka kampanii Pytamy o Zielone. Zobaczymy, co dalej. To był podcast Anna Pięta, po prostu przejęłam go i tym samym po prostu powracam z nowym formatem, a Krzysiu się wyprowadza do Azji. Świetnie, dzięki. Dobrze to zaplanowaliśmy, dobrze to powiedzieliśmy na głos, dobrze to zostało nagrane. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, Aniu. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.